Cześć, witajcie w Krainie Pyszności. Nie macie czasu, żeby długo stać w kuchni? Idealnie trafiliście. Przychodzę do Was z zupką krem, bardzo szybką, z cukinii i brokuła. Do przygotowania tej pysznej zupki będziemy potrzebowali jedną cukinię, moja waży 500 gramów, jednego brokuła, też 500 gramów, trzy ząbki czosnku i dwie cebule. Zaczniemy od podsmażenia cebuli i czosnku na patelni z odrobiną oleju. Musimy pokroić cebulę. Cebulka pokrojona do podsmażenia na patelnię. I bierzemy się za krojenie czosnku. Umytą cukinię kroimy na cienkie plasterki i dorzucamy do podsmażonej cebuli i czosnku. Teraz podsmażoną cukinię, cebulkę i czosnek wrzucamy do garnka. Dorzucamy też brokuła, zalewamy wodą do przykrycia i będziemy gotować. Ja robię to w Thermomixie, bo będę później tutaj blendować. Warzywa gotujemy do miękkości i po ugotowaniu blendujemy na krem. U mnie już są ugotowane, także będziemy blendować. Po zblendowaniu doprawiamy do smaku. Ja będę używała soli, pieprzu, tymianka i bazylii. Po dodaniu przypraw jeszcze raz blendujemy. Nasza zupka po zblendowaniu jest już gotowa. Jako dodatków użyłam szczypiorku, grzanek, mozzarelli i oliwy bazyliowo-czosnkowej. Nasza zupka jest już gotowa. Jak mówiłam, robi się ekspresowo. Komentujcie, lajkujcie i piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym jeszcze przyrządziła. Smacznego!